Kinga Kierczy, witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim już odcinku programu Kultura bliżej Ciebie. Ostatnim razem przenieśliśmy się w świat teatru, dlatego dziś zabierzemy Państwa aż do Poznania, by pokazać, że kultura i muzyka nie znają granic. To była już czwarta edycja koncertu Szlagierowo i z humorem w Poznaniu. Z ogromną dawką szlagierowej muzyki na deskach Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego wystąpili Metrum, Reni i Marko. Nastroje. Mam nadzieję, że ta muzyka, którą gramy, a więc muzykę śląską, chociaż możemy go dać po śląsku, że spodoba się widzom właśnie tutaj tych rejonów i że będziemy przyjeżdżać tutaj znowu w przyszłości. Ze księcia z bajki, rycerza zbroi też, co szepta czułe słówka, by królewną zawsze czuła się. Moja jest śląska czucha, Karlusa przedza ca. Beata Mańkowska. Życie nasze zbyt krótkie jest. Świat jest piękny wokół nas, ciepłe słońce na tle gwiazd. Wszystko koło świeci się, aż miłości ci się chce. Całe życie w rękach masz, więc podążaj drogę znasz. Gdy odnajdziesz szczęście swe, czas zatrzyma w miejscu się. Mateusz Troll i przyjaciele. Dzisiaj bierzemy udział w znakomitym koncercie Szlagierowo i z humorem. Jesteśmy już tutaj drugi raz w Poznaniu. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć na tak znakomitej imprezie. I cieszymy się, że telewizja TVT też bierze udział w tym przedsięwzięciu. Marzenia warto mieć, dwa razy żyje ten, kto marzenia dziś ma. Popatrz na serce swe, posłuchaj dziecię, więc pamiętaj, żyje się raz. Piotr Jurkiewicz. A co sprawia, że ta muzyka śląska jest tak wyjątkowa, że warto ją grać także poza regionami Śląska? Ona jest fajna, ta muzyka śląska, bo ona jest przede wszystkim bardzo melodyjna. Ja się staram bardzo melodyjnie komponować te utwory, także teksty są też mądre, z życia wzięte przeważnie. No i staram się to przekazywać, tą muzykę z tekstami dla słuchaczy. Dzieci się gorące po to więc. Czas zabiera szybko dzień, więc odkrywaj na nowo życia sens. Nasze życie podróżą jest, a w sercu posiada każdy z nas. Zachwycajmy się każdym dniem, by zobaczyć.
Marse Alam. Całym życiem. Całym życiem, ale czykolwiek moim od początku małego zawsze muzyka śląska, muzyka śląska. Potem założyliśmy zespół, graliśmy na różnych imprezach i potem stwierdziliśmy, że coś lepiej swojego. Ja mówię, Adam, może pójdźmy właśnie w ten klimat, gdzie jest właśnie ta śląskość. W ogóle jest cała śląskość sama w sobie. Muzyka, kultura, jedzenie, tradycje, obyczaje, no to jest coś pięknego. Język przede wszystkim, więc super. Bardzo jest nam miło, że możemy być częścią tej tradycji. Najpiękniejsze lata. Dobrze wiem, tam zawsze czeka ktoś. I bezczelny. Tak lubię wracać do rodzinnych stron. Ukochany tam czeka dom. Tak lubię wracać do rodzinnych stron. Tam gdzie miłość jest. Wracać do rodzinnych stron. Ukochany tam czeka dom. Tak lubię wracać do rodzinnych stron. Tam gdzie szczęście jest. A całość wydarzenia uświetnił i poprowadził nie kto inny, jak Andrzej Miś. Nie, że tak od 40 lat jak to robię, to w sumie no powiedziałbym może nie wiem, nie będę tutaj datami operował, ale od niedawna, o tak, poza Śląskiem nas pokochali. I czy to jest Wielkopolska, czy Małopolska, czy Warszawa i okolice, czy Pomorze, czy Kaszeby, naprawdę miło nas witają. Oczywiście my tam przekazujemy te nasze, ten nasz śląski, żeby on był na tyle dla nich również zrozumiały. Uczymy ich tego, oni się wsłuchują i dają uczyć, co bardzo nas cieszy, tak więc zabawa przednia. Jak ja widziałem tych biegnących, jechałem właśnie z Markiem Halupem ze pół metru i Marek mówi, Andrzej, dlaczego ty odpinasz pas, dlaczego wychodzisz? Ja mówię, bo chcę też pobiegnąć. On mówi, Miś, jak ty pobiegniesz, to my tu przyjademy jutro o 6 rano. No przekonał mnie, nie powiem. No to gdyby nam Państwo mogli opowiedzieć troszeczkę więcej o tym wydarzeniu, na którym się dzisiaj tutaj znajdujemy. Jesteśmy po pierwszej części tego wydarzenia. Kochanie, jest cudownie. Wspaniała publiczność, bawią się. Śpiewają z nami. Naprawdę to trzeba przeżyć. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, naprawdę, bo coś pięknego. Tu trzeba po prostu być, żeby to przeżyć. Z nami na koncertach, szlagierowo i z humorem. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby propagować tę muzykę śląską poza granicami Śląska? Może poza granicami Śląska to mało powiedziane. My ze Szlagierowo i Sumarem byliśmy już w Bad Windsheim na Bajerach, Niemczech, byliśmy w Recklinghausen, byliśmy w Essen, a wracając do Polski, Poznań, wspaniała publiczność, Bydgoszcz, wspaniała publiczność, Września, wspaniała publiczność, gdzie jeszcze? A ja może dopowiem tylko, że dopominają się ludzie o tą muzykę, do nas piszą i tak po prostu zrodził się pomysł i kultywujemy to i jest naprawdę bardzo fajnie. Mamy kontakt z publicznością poprzez media społecznościowe, tak, Facebook i tak piszą dalej. Piszą do nas. Piszą do nas. Ludzie chcą słuchać muzyki, która jest ładna dla serca i duszy. Jeszcze się nie skończył program, bo dopiero drugą część zaczynamy, a ludzie się już pytam, kiedy następny. A następnie to my zapraszamy gdzie? Do Głogówka? Do Głogówka, Zawadzkie, Krzyż Wielkopolski, Czerwionka Leszczyny, Brzeszcze, tak, Bydgoszcz, Brzeszcze i Wolsztyn. Czyli cała masa miejsc, gdzie jeszcze będziemy mogli Państwa usłyszeć. A kogo dzisiaj mogliśmy tutaj usłyszeć w Poznaniu? Dzisiaj były wspaniałe zespoły. Był zespół Marsa Alam, była Beata Mańkowska. Mateusz Troll i Przyjaciele. Nastroje. Piotr Jurkiewicz. Jeszcze urodziny no dzisiaj. No i prowadził całą imprezę Andrzej Miś, Szlagierowo i z humorem. No i oczywiście też Państwa jeszcze mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Więc co takiego jest w tej muzyce śląskiej, że ludzie tak lgną do tego i tak chcą jej słuchać? To jest muzyka od serca i ja myślę, że oni czują, że my śpiewamy to od serca, bo oni są przeszczęśliwi. W tych piosenkach jest po prostu dużo spokoju, miłości. Ale jak patrzę w twarz tych ludzi, oni są tak szczęśliwi, więc chyba ich trzeba zapytać, bo my się cieszymy, najlepiej, że oni się cieszą. Najlepiej zapytać. A czym dla Państwa jest ta muzyka śląska? Ja już tą muzyką zajmuję się od małych lat. Już moi rodzice słuchali muzyki, powiedzmy, niemieckich szlagierów, takich łatwych, przyjemnych. I jak gdyby ja już się chowałem w tej muzyce, no i postanowiłem to, jeżeli już robić muzykę,
śpiewać, to właśnie takie łatwe, lekkie, przyjemne piosenki. Poza tym na początku dużo żeśmy grali koncertów w Niemczech i także ta muzyka to jest nam bardzo bliska, no i teraz po prostu jest nam bardzo, bardzo przyjemnie, że jest publiczność, która chce tego słuchać, bawi się z nami i przychodzi na te koncerty. Dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Zapewne wielu z Państwa wciąż zastanawia się i zadaje pytanie, co na to wszystko poznaniacy? Nam także nie dawało to spokoju, dlatego zapytaliśmy ich o to w trakcie przerwy. Piękny koncert, piękny, wspaniały naprawdę. Najlepszy jest pan Miś. Miś jest najlepszy. No. Właśnie uwielbiam tych piosenkarzy, więc... A kogo najbardziej? Tutaj dla kogo pani przyszła dzisiaj? Wszyscy pięknie śpiewają, prawda? Wszyscy pięknie, trudno wybrać. Faktycznie trudno wybrać jest, trudno bo wybrać. Wszystkie super. Właściwie nasze wspomnienia to są, często nasze wspomnienia. Także no taki sentymentalny wieczór dzisiaj no mamy. No i super, się przynajmniej bawimy przy okazji, prawda? Super. Bardzo nam się podobało. Ręce nas bolą od klaskania. To fajny, sympatyczny. Podoba nam się bardzo. Podoba nam się. Podoba. Warto było przyjechać. Super. Co najbardziej się Panią podoba? Albo kto się najbardziej Panią podoba? Tak. O, wszyscy. Mateusz, teraz babi. Ale Misiu jest najsłodszy. Rzeczywiście Misiu. To jest rytmicznie, fajno. Z życia wzięte. Przede wszystkim melodyjne, łatwo wpadające w ucho. Nawet możemy sobie popatrzeć. I można się nawet zabawić rękoma. No super, na siedząco. Ja to tam tak tańczę na siedzeniu, że... Oczywiście. Duma rośnie, pierś się rozrywa, gdy słyszy się tyle pięknych słów od naszych sąsiadów z Wielkopolski. Nie zdziwi zatem fakt, że wszystkie miejsca były wyprzedane. Rozeszły się niczym węgiel w pewnym sklepie rzucony o godzinie 16. Atmosfera stworzona przez artystów, ale i wszystkich uczestników była istnie magiczna. Kto był, ten wie, o czym mowa. Ci, których nie było, pewno spytają, gdzie można jeszcze Państwa usłyszeć, czy będzie jeszcze szansa? Otóż będzie. Notatniki w dłoń i zapisujemy. Następnie to my zapraszamy gdzie? Do Głogówka? Do Głogówka, Zawadzkie, Krzyż Wielkopolski, Czerwionka Leszczyny, Brzeszcze, Bydgoszcz. Tak, Bydgoszcz, Brzeszcze i Wolsztyn. Witam Państwa bardzo serdecznie z Poznania. Jesteśmy nie do Poznania? Jesteśmy do Poznania, tak? bardzo się cieszymy, że możemy tu dzisiaj z Wami być. Zapraszamy wszystkich na koncert. Zapraszamy na kolejne koncerty. A kolejnym razem zobaczą się Państwo z nami w Głogówku 27 listopada i będzie to koncert Andrzejkowy. Bardzo nam miło, że możemy to przekazać za pośrednictwem telewizji TVT. Chciałbym zaprosić Państwa serdecznie na koncerty Szlagierowo i z humorem. Bydgoszcz, Kino Adria 26 listopada oraz Głogówek 27 listopada. Zapraszam, Piotr Jurkiewicz. Już dzisiaj zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich telewidzów telewizji TVT na koncerty Szlagierowo i z humorem. A odbędą się one w Głogówku, Czerwionce Leszczyny oraz w Bydgoszczy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zespół Marsa Ala. To już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Mamy nadzieję, że tak jak nam, Państwu również podobała się ta wymiana kulturowa. Zatem już dziś zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu za tydzień. A za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.